Witam gości. Bardzo mi miło. Stwierdzam, że posiadamy kworum. Nie ma wyzwania dzisiejszej sesji. Otwieram 25. sesję Rady Dzielnicy 16. Wobec braku uwag do protokołu 24. sesji Rady Dzielnicy 16 stwierdzam jego przyjęcie. Przedstawienie projektu porządku obrad. Państwo dostali do skrzynek projekty porządku obrad. Proponowany porządek obrad obejmuje ustalenie porządku obrad, sprawozdanie bieżących prac zarządu. Mam prośbę o wyciszenie się. Ja wiem, za rzadko się spotkamy, możemy robić dwie sesje, tak ma problemy, wtedy będzie więcej czasu na to, żeby porozmawiać. Punkt drugi, sprawozdanie z bieżących prac zarządu, omówienie zmiany układu linii komunikacyjnej miejskiej w Krakowie, komunikacji miejskiej w Krakowie. Cztery, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustawienia rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych w szkole 2013. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2013. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia środków finansowych przeznaczonych na zadania powierzone oraz ustalenie listy zadań na rok 2013. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii i ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków. Punkt ósmy, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ponownego zawarcia umowy najmu lokalu zasobu mieszkaniowego gminy miejskiej Kraków, to jest punkt numer 190, poprzedni 189. Kolejny punkt to jest, tak jak poprzednio, tylko druk numer 191. I punkt 10, druk 192. To są uchwały mieszkaniowe. Punkt 11, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie dzielnicowego zespołu koordynacyjnego. Punkt 12, oświadczenia komunikaty. I tutaj zarząd przygotował wnioski o wprowadzenie do porządku obrad. Pierwszy wniosek to rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu, komunikacją pieszą, kołową, zjazdem na działkę, przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych. Chodzi o salę przy liceum numer 3. Głos za. No, przyszło to niedawno, nie było czasu się nad tym zastanowić na komisjach, ale uważam, że temat już wielokrotnie był przeze mnie poruszany i jest to pewnego rodzaju formalność, której nie chciał tutaj przedłużać. To był głos za. Głos przeciw jest. Nie. Nie ma, czyli ja w tym momencie podaję pod głosowanie, kto z pani panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy 16. Temat jest bardzo, ja bym powiedział, krótki ze względu na to, że mamy odsetki za niezapłacone faktury w wysokości 72 groszy. Musimy stworzyć paragraf, na który będziemy takie pieniądze, które się mieli zarezerwowane, żeby za to zapłacić. Śmiechu warte, na dzień dzisiejszy wyszedł, że do końca roku 10 zł się uzbiera. Nie wiem, w każdym razie 10 zł pani Małgosia tutaj proponowała, żeby było. Słuchajcie, to się dzieje teraz, że tak powiem, przy księgowaniu tych rzeczy dla mnie jest mistrzostwem świata. Ja po prostu nie potrafię znaleźć odpowiedzi na niektóre pytania, które stawia. I dlatego no, też się nie podejmuję odpowiadać na te pytania, gdy się Państwo pytali, dlaczego tak jest. To odpowiadam, bo mamy ocenę. A dlaczego mamy ocenki? Dlatego, że nie płacimy terminu. Takie wytłumaczenie. A nie płacimy terminu, bo nie mam pieniędzy. I tak można zamknąć. Czyli ten projekt uchwały po prostu będziemy wprowadzać ze względu na to, że to jest nowy paragraf w naszym treningu. To było za, głos przeciw, nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję. Przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę.
Kolejny punkt rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie opinii zawarcia umowy najmu. Kolejny druk to będzie 196. Również, tak jak powiedziałem, jak dostaniemy opinię, to nie wstrzymujemy tych rzeczy, tylko wprowadzamy do planu, żeby ludzie mogli jak najszybciej podpisywać umowy z miastem. A więc to był głos za, głos przeciw. Nie widzę. Ale przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady dzisiejszej sesji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Kolejny punkt. Przepraszam, to były trzy. I teraz tak, stwierdzam, że projekt porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Punkt drugi. Sprawozdanie z bieżących prac zarządu przedstawi członek zarządu pani Bożena Szczepożek. Bardzo proszę. W miesiącu październiku zarząd spotkał się na 5 roboczych spotkaniach. W tym czasie przewodniczący Sławomir Góra brał udział w spotkaniach z ZIP-em. Te spotkania to były spotkania z panią dyrektor Wojewódzką. Tutaj dotyczyło spotkania realizacji zadań inwestycyjnych w dzielnicy z dyrektorem Olewiczem w sprawie możliwości podłączenia monitoringu do sieci ekranów, z inspektorami w sprawie pielęgnacji zieleni oraz remontu chodników, z inspektorami i mieszkańcami, tutaj dotyczyło zmian organizacji ruchu na ulicy Szybkiej, w sprawie zmian całego układu komunikacyjnego Krakowa oraz ze spółdzielnią Jutrzenka i zarządem wspólnoty Kazimierzowskiej 29. To spotkanie dotyczyło monitoringu parkingu na ulicy Antygaleńskiej. Kolejne spotkanie, tym razem ze Strażą Miejską, to było podsumowanie prac Straży Miejskiej w czasie kwartału. Wiceprzewodniczący pan Balara brał udział w Gimnazjum 40 w lekcjach zatytułowanych Uczeń Obywatel. Uczestniczył też NCK-u w przeglądzie zespołów artystycznych Złota Jesień 2012 oraz uczestniczył w ślubowaniu klas pierwszych w Szkole Podstawowej 82. Członek zarządu pan Góry brał udział w prezentacji w sprawie zagospodarowania przestrzennego do Rzecza Dubni oraz w uroczystości ślubowania klas pierwszych, tym razem w Szkole 92. Członek zarządu Bożena Grzegorzek brała udział łącznie z całą Komisją Edukacji w spotkaniu bibliotecznym na osiedlu Kalinowym oraz w panelu dyskusyjnym organizowanym w Urzędzie Miasta Krakowa, który dotyczył roli gazetek lokalnych. W tym czasie zostały wystosowane pisma do ZIKIT-u. Tutaj pismo dotyczyło stałych dostaw woreczków na psie odchody, które można by odebrać na terenie dzielnicy. Delegowania przedstawiciela na sesję celem omówienia zmian komunikacyjnych przedstawiciela ZIKIT-u oraz posprzątania terenu wokół budynku komunalnego Kalinowa 4. Pismo do Straży Miejskiej zostało wystosowane w sprawie zwiększenia kontroli terenu pomiędzy domem towarowym Banda a osiedlem Wysokim. Do Urzędu Miasta Krakowa, do Kancelarii Dzielnic kilka pism, one dotyczyły tak formularza na druk gazetów dzielnicowych, formularza na druk kolumn informacyjnych oraz odpowiedzi na skargę pana radnego Jana Piotra Jarosza w sprawie niewydania opinii na zezwolenie sprzedaży alkoholu na osiedlu Wysokim 22. Do Urzędu Miasta Krakowa, ale do Wydziału Spraw Społecznych zostało przesłane pismo, w którym była kopia uchwały zadań powierzonych dla osób niepełnosprawnych. Także Urząd Miasta Krakowa, tym razem Wydział Edukacji, skierowano zapytanie, czy w podziale środków na rzecz naszej dzielnicy uwzględniono nowe gimnazjum numer 50.
I ostatnie pismo do prezydenta miasta Krakowa, pana Majchowskiego, z prośbą o wyrażenie zgody na naprawę naszego ekspresu do kawy. Dziękuję. Pan Majchowski nie naprawiał? Proszę, pan Stanisław Bulek przygotował prezentację na temat tego, co się działo. Od dnia 28, czyli od ostatniej sesji, do 25.10, do dzisiejszego. Proszę Państwa, odbiór pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, odbierający Bartoszek Marek. Pokazałem tutaj albertyńskie osiedle, gdzie drzewa widzę, są ładnie podcięte, podszczydzone, jak to się mówi. Drugie, jagiellońskie i szereg takich zdjęć, które no, trudno pokazywać wszystkie w tej chwili. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę dostępić. Następne, odbiór bieżący utrzymania ogródków jordanowskich, odbierająca pani Halina Hałacińska. Tutaj pokazałem na wniosek pani Haliny, że obsadzony został ogródek nowymi drzewami. Krzewami. To są krzewy czy drzewa? Krzewka. Tu są drzewa, a w drugiej stronie są krzewy. I to jest albertyńskie 30. To jest, należy to uznać jako sukces. Natomiast to, które pokazuję w tej chwili w ramach bieżących utrzymania ogródków jordanowskich, to jest niesukces. Opisany stół ping-pongowy, to jest jagiellońskie numer 9. Po raz który już to się powtarza, co wyczyszczą, no to następne. Oczywiście proszę, tam są dwa stoły do ping-ponga. Oba były zmalowane, nie mówiąc o zmalowanej kostce, która jest pod tymi stołami, ja tam zrobiłam zdjęcie, yes. Pod stoła właśnie. Zmalowane dokładnie. No i to ten proces, kolejny raz. Proceder się powtarza no, któryś raz. Jest to ciężko do odnowienia. No, są kłopoty z tym, żeby to usunąć. Następnie pani Halina pokazała tutaj, jak wygląda odwodnienie placu zabaw na osiedlu Paśmierzowskich wsi. I ostatnie, proszę Państwa, pokazałem tutaj przeźroczek, gdzie ogródek jordanowski na osiedlu Kalinowym 9 został zdewastowany przez spalenie tutaj opon. I nie wiem, czy w tej chwili został już odremontowany, czy nie. Nie, 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 jeszcze nie. Tak wygląda, proszę Państwa, dewastacja. Kalinowy. Zostały spalone opony i taka siatka wspinaczkowa. Wykonawca powiedział, że jest w stanie odmalować, odczyścić te rurki powstrzymujące. Jeśli dostanie taką siatkę od producenta, to ją również założy, no z oponami nie ma problemu. Ale myślę, że z tych opon trzeba pani Halino zrezygnować, dlatego że z powrotem to spadło. Ale oczywiście ja Państwu powiem, to całość tego urządzenia tak właśnie wyglądała, że były te opony, a z boku była ta siatka wspinaczkowa. Jeżeli zrezygnujemy z opon, to nie mamy, nie, siatka jest obok. Siatka ma być obok. Ja wiem, ale taki ciągły. I muszę powiedzieć, że akurat to urządzenie faktycznie było wykorzystywane i dzieci się potem naprawdę wspinały. I te opony, one są bezpieczne, jeżeli chodzi o użytkowanie przez dzieci. Przy tej siatce, którą widać, nie ma obwodu drabiny. Jeszcze jedna siatka obok. Tu, gdzie jest ta taśma, taka, była też taka siatka wspinaczkowa. No i jeżeli zrezygnujemy z tego, to przy tej bocznej siatce nie ma obwodu. Nie, w środku do obwodu. W środku rozumiem, ale tam jest siatka bez obwodu. To trzy nie są potrzebne. Po prawej stronie. Opony w ogóle są potrzebne. Dobrze, no to założmy
siatkę, jeżeli opony stwarzają ryzyko spalenia. Ale siatka też się pali. Też się pali. Siatka się pali, została spalona. Lepiej się pali. To co powiedziałaś, dzieci chętnie się puszczają na tych oponach i szkoda. Dobrze, może komisja się zastanowi na tym, co zrobić i na propozycję. Następny odbiór, proszę Państwa, pokazany przed wykonaniem ławki na osiedlu Kościuszkowskim, gdzie opierający był pan Szczurek Tomasz. Pokazałem, jak wygląda... Szewczyk Tomasz, przepraszam, Szewczyk. Niestety na drugi nie mam. I tutaj pokazałem ławki, jak one wyglądały. Ale widać, że tam lat jest przed sercu tutaj. Nie, nie, bo następne przeźrocze je. A niech pan nie komentuje. Niech pan nie komentuje. Każdy się może pomylić. To, że się nie obrażam. Ja się nie obrażam, tylko miał pan takie komentarze. I tak wyglądają w tej chwili ławki, które są dostawione na tamte kolicie. Ale już mniej. Proszę Państwa, remont chodnika osiedli Jagiellońskiej 31-32, odbierający Szczurek Wiesław. I tutaj to przeźrocze przed chwilą przeglądałem, że być może to moja pomyłka jest z tego powodu. Pokazałem miejsce, w którym ten chodnik powstanie. Tu, gdzie stoi przewodniczący, jest propozycja chodnika i tak wygląda po wykonaniu. Jest to zadanie, proszę Państwa, połączone z finansowaniem ze spółdzielnią mieszkania Boniuczenka. Dalszy ciąg tego chodnika. Następnie modernizacja boiska przy szkole podstawowej 101, odbierająca łoś Agnieszka. Proszę Państwa, ono było asfaltowe, dosyć takie wojsko niezbyt efektowne i przyjemne. Natomiast po położeniu tej warstwy sztucznej tak w tej chwili wygląda. Tu akurat ująłem bez bramki i prosiłem Panią Agnieszkę o dosłanie zdjęcia z brameczką, które jest pokazane. Odbiór wycinka drzew, odbierająca aksamit Urszula. Pokazałem dwa miejsca, w którym to zostały wycięte, chociaż tam było więcej, no, ale żeby nie zajmować dużo czasu, ta wycinka jest pokazana. W tym miejscu to jest osiedle Kazimierzowskie i drzewo wycięte do pola na osiedlu Strusia 6. Proszę Państwa, odbiór montażu ogrodzenia przy placu zabaw na osiedlu Wysokim przy liceum trzecim, odbierający Adamek Robert. Tak wygląda ogrodzony plac zabaw stałym ogrodzeniem i myślę, że tutaj nie było żadnych uwag do tego wykonania. I dalsza część tego ogrodzenia. Odbiór nasadzenie żywopłotu osiedle Albertyńskie przy Awicie, odbierający Marek Bartoszek. Drzewa i oczywiście drzewa sobie zostały nasadzone przez Zigi, tak? Natomiast żywopłot na koszt dzielnicy. Tak? To... Następnie remont chodnika ulica Okulickiego, odbierający pan Milewski Jerzy. Zostały jeszcze trzy części tego chodnika na osiedlu Okulickiego. Pierwsza część jest około 40 metrów, druga około 50 i trzecia około 30 metrów. Tyle zostało w całości do wykonania na osiedlu, na ulicy Okulickiego. Odbiór, montaż tablicy informacyjnej, ulica Andersa Dunikowskiego, odbierający Bartosik Kamil. No tutaj miałem zastrzeżenie co do tego miejsca usytuowania tej tablicy, ponieważ ta tablica znalazła się za wiatą. Oczywiście chodnik odgradza od wiaty, ale jest to dosyć niewidoczna
bardziej było widoczne, była przesunięta w prawo, pod mieliśmy fryzjerę, a jakąś inną. Jest to, proszę Państwa, niewidoczne, bo ja osobiście też chodziłem i szukałem, nie mógłbym tego znaleźć. Dopiero dzwoniłem do Pani Małgosi i skierowałem ją w to miejsce. Jakoś tak jest usytuowana, nie podpowiedziałem. Wszystko, proszę Państwa, to co miałem do pokazania. Dziękuję bardzo. Nie mamy jeszcze gości, którzy na pewno będą, bo rozmawiałem z panem dyrektorem z Dikitu, powiedział, że się spóźni troszkę ze względu na sprawy osobiste. Także wydaje mi się, że punkt trzeci na razie dostawimy. Przejdziemy do następnego punktu. Dobrze? Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac przedmiotowych gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli w roku 2013. Lista zadań przygotowana w oparciu o wstępną listę zadań przyjętą przez Radę w lipcu. Projekt posiada pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Otwieram dyskusję na ten temat. Mogę tutaj powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że przybyła nam jedna placówka oświatowa w naszej dzielnicy, jest to gimnazjum nr 50, gdzie na zapytanie do Wydziału Edukacji, czy ta szkoła powiększy nam ilość pieniędzy na zadania powierzone, okazało się, że 17 tysięcy mamy więcej z haczykiem na tą szkołę. Jeszcze jest nieujęta w naszym planie generalnie to, co mamy. To, co mamy zaproponowane, ja wydaje mi się, że będę starał się coś wprowadzić, jakieś drobne poprawki w tym momencie. Gimnazjum 50 jest na ulicy Bulwarowej. Aha, to jest na połowie. Pocierzówce, tak? Jeżeli wszyscy wiedzą, to nie będę szukał. Wszyscy wiedzą, przepraszam, czy wszyscy wiedzą, gdzie jest ulica Bulwarowa? No, jeżeli wiedzą, to nie mówię. Dlatego, że środki, które nam przyznali, są mniejsze niż w bieżącym roku na zadania oświatowe, przynajmniej o około 100 tysięcy. I w tym momencie zadania, które mamy tutaj zaproponowane na rok 2013, przekraczają według tych koszyców inwestorskich, przekraczają około niecałe 300 tysięcy kwotę, którą mamy. Czyli tak będziemy musieli zmieniać zakresy. Może jeżeli nie chodzi o remonty w szkołach, to na pewno zakresy, czyli część rzeczy, które planowaliśmy zrobić szerzej, albo inaczej, nie tylko, tylko zero, planowało jakby zrobić trochę większe zmiany, to będziemy musieli je ograniczyć do mniejszych. Mam tu na myśli wymianę stolarki, czy na przykład remonty związane z malowaniem, remontem parkietu, to będzie trzeba zdecydować, czy jedno, czy drugie. Tak patrzę się, w których miejscach można coś ograniczyć. No będziemy musieli coś niestety. Kosztorysy inwestorskie bez gimnazjum 50 to jest 759 tysięcy. Nasza kwota to jest 400... Jest. 428 tysięcy więcej. Jest 17. No, czyli 400 tutaj 30, 40 z haczykiem. Prawda? Mamy tutaj jakby małe deficyt. Otwieram dyskusję. Ja zakładam, że kosztorysy, które, zresztą tak mówiłem, na każdym co roku pilnujemy tych zadań, które wykonujemy w placówkach oświatowych i oszczędności, które są, przekazujemy na kolejne zadanie, bo wiadomo, że lista rankingowa
to jest lista, która, ja bym chciał, żeby te duże zadania wszystkie były zrobione. I robione jest to właśnie w ten sposób, że po przetargu środki przekazywane są niżej, czyli na kolejne zadanie z listy. I w tym roku nam się to udało zrobić, bo im więcej zostało, nawet trochę więcej, można było zrobić część rzeczy z tego roku, z przyszłego roku, w tym roku. Mówisz tu o szkole 101, czy mówię tu o szkole 82? 50. Co 50? 82 dostała Liza 20. Co to nie jest? Generalnie szkoła dostała więcej niż było planowane. Czy są jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Tak jak powiedziałem, na pewno będziemy próbowali robić korektę, ale to w przyszłym roku, bo teraz budżet już jest przygotowywany. W przyszłym roku myślę, że jakąś korektą wprowadzimy, jakieś zadanie do Gimnazjum 50. Aczkolwiek tak mówię, z Gimnazjum 50 nie chciałbym, żeby były problemy tak jak z Gimnazjum 41. Nie wiem, czy Państwo... O, zapraszam Panie Dyrektorze. Jakby można było tutaj... Francuz jest to specjalista od tych rzeczy, o których będziemy mówić i wszystkie pytania ewentualnie, które będą związane z komunikacją miejską, będziemy mogli tutaj zadawać po to, żeby nasza świadomość tych zmian była większa, aby rozmowy z mieszkańcami były bardziej merytoryczne niż emocjonalne. Kończąc punkt związany z Gimnazjum 50, tak powiedziałem, planowane jest ewentualnie w przyszłości przekazanie tej szkoły Palotynom. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jest to planowane. Nie wiadomo, co z tego wszystkiego wyjdzie, ale w momencie, gdyby te plany miały miejsce i realizowałyby się, to znowu było tak jak w tym roku, czy w tamtym roku, gdzie mieliśmy pieniądze na Gimnazjum 41. Okazało się, że Wydział Edukacji kazał nam ściągać te środki, dlatego żeby nie dofinansować szkół, które i tak nie będą już później podlegały pod miejską Kraków. Mimo, że budynki będą dalej gminne. Ale to tak jak powiem, ja tylko sygnalizuję tą rzecz, bo wiadomo, że do tematu wrócimy, jak będzie po prostu temat. Widzę, że dyskusja w tym temacie już jest zakończona. Zamykam dyskusję. Jest, ktoś chciał w tym temacie? No nie było. Widocznie wszystko było jasne albo objaśnione na Komisji Edukacji. I na lipcowej sesji, gdzie dokładnie to samo żeśmy mówili. Tak? Czyli zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych Gimnazjów Szkół Podstawowych Przedszkoli w roku 2013. Wracamy do punktu trzeciego. Omówienie zmiany układu linii komunikacji miejskiej w Krakowie. I tutaj może dwa zdania wstępu. Dostaliśmy dużo telefonów czy informacji mailowych w sprawie po części może braku informacji, dlaczego takie rzeczy mają miejsce.
Chodzi też o likwidację niektórych linii albo zastępowanie tych linii przez inne linie. No i w ogóle tą całą genezę, gdyby pan dyrektor był uprzejmy przedstawić naszym radnym, że później tą wiedzę, mam nadzieję, przeleję dalej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo radni, kwestia zmian, którą będziemy wprowadzać już od 17 listopada, spowodowana jest zakończeniem remontu, w zasadzie budowy, realizacji inwestycji do pętli. Muszę mikrofon używać, nie będziemy słychać bez mikrofonu. No ja panu też. Dobrze. Nie się nam nagrywa, co prawda, ale nie ma tak. Porządku bez mikrofonu, bo lepiej się mówi. Głowa warmia. Więc taką bezpośrednią przyczyną wprowadzania tych zmian tak naprawdę jest zakończenie inwestycji do pętli tramwajowej Czerwone Maki, czyli na Ruczaju. Jak Państwo doskonale wiecie, na początku tego roku miała zostać wprowadzona marszytacja układu linii transportu zbiorowego w Krakowie. Nie został ten projekt zrealizowany, został przeniesiony w czasie z przyczyn, które związane były bezpośrednio z budżetem, który został zaplanowany na rok 2012. Ponieważ następują zmiany na sieci transportu zbiorowego, rozwija się sieć tramwajowa,